Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Lechta Ciekawa, to Marvel Spider-Man Miles Morales. Będziemy oczywiście grać na poziomie Mega, żeby nie było tak łatwo. Zaczynamy. To jest ta sama kontynuacja, znaczy się gry Marvel Spider-Man, tylko w wersji Milesa Moralesa jako Spider-Mana. Za chwilę rozpoczniemy. Tylko jaki tryb grafiki? Okej, wydajność plus ray tracing, bierzemy to na 100%. Jedziemy z tym koksem. Nie, co ja żebym zrobił? Albo trzeba uruchomić ponownie. No dobra. Rozpoczynamy grę Marvel Spider-Man Miles Morales. Pamiętajcie, że wydało to Insomniac Games. Przynajmniej stworzyło tę grę. Chodźmy, zajrzyjmy. Grafika już robi cuda. No, pomagaj, dobry chłopak. Gracias, chico. Nie ma sprawy. Ale odjazd. Spider-Man. Pomogę. Ej, dzięki. Spoko. Ej, a dodasz tego nowego Spider-Mana? Młodego? No, może. Ale ten pierwszy naprawdę rządzi. No tak. Ej, czy sklep Teo gdzieś tu jest? Tak, jasno, żółty znak, niedaleko. Nie miniesz. Dzięki. Świetna robota tak w ogóle. Ale może zostaw miejsce dla nowego. W razie czego. Miles oczywiście już zwraca na siebie uwagę. Czemu by nie? Może się w ten sposób wydać kiedyś. Ten konwój. Spider-Man nasz. Nie zapomnisz może. Ale ujęcie. Tu już Miles się nauczył używać wyrzutni sieci trochę. I lecimy. O tak, czuję tę moc. Lecę do ciebie. Przegapiłem konwój? Jeszcze nie. Wciąż zabezpieczają więźni. To musi być świetne uczucie. Patrzeć, jak te zbiry wracają do tratwy. Pewnie. Tratwa jest szpetna, ale bezpieczna. Jeśli naprawili wady związane z pewną ośmiornicą. Miejmy nadzieję. Dobra, już blisko. Zaraz będę. Dam znać, że się spóźnię. Miles, ketal? Masz listę zakupów? Hej, mamo! Tak, tylko w sklepie skończyło się mleko kokosowe. Sprawdzę gdzieś w centrum. O, dziękuję. Tylko nie w Midtown. Przez ten konwój zrobiły się tam straszne korki. A, no tak. Racja. To lecę, mamo! Rad. Jak Pit radzi sobie z podwójną tożsamością? Ten stres mnie wykończy. Też tego nie wiem. Ale grafika daje czadu. Choć jak pierwszy raz kupiłem konsolę PlayStation 5, to zrobiła jeszcze większe wrażenie na mnie. Ale teraz na nowym telewizorze też widać jakieś różnice. Spoko. Pomagam Spider-Manowi chronić wielki konwój więzienny. Dam radę. Wdech, wydech. Spider-Man i ten jego strój, lol.
fajne nawet z tą kurtką. Pete! Jesteś? Właśnie kończę, kawusie. Jak ty niby... pijesz? Bardzo, bardzo ostrożnie. Dobra, jazda. Lecimy do celu z ciężkim ładunkiem. Dobra, przyjąłem, widzimy cię. Użyłeś sieci, żeby śmieci wyrzucić. Naprawdę ważnego. No jasne. W zeszłym roku z tratwy uciekły setki bandytów. Pora ich wsadzić z powrotem. Policja nie będzie ryzykować. A zwłaszcza nie z naszym gościem honorowym. Mamy mocne zakłócenia. To jeden z tych, którzy pomogli Doc Ockowi? Chyba tak. Może Vulture? Może Skorpion? Może ktoś większy? Rhino. Mamy problem. To jest Rhino. Czekaj, Miles. Zajmę się tym, Pete. Spoko. Miles, nie! Trzyma się! Patrzcie, kurczu. Miles! Szarpie nami ładunek. Dajcie, kurczu, patrzcie i cześć. Oj, Miles. Oj, Miles. Helipa właśnie spada. O nie. Miles, co żeś narobił? Brak ofiar. Ładunek zniszczony. Niedługo dotrze pomoc. Nic wam nie będzie. Pete, przepraszam, nie chciałem. W porządku, damy radę. Tylko się pośpieszmy nim. Rhino. Witam. Co się stanie? Znowu ty. Witajcie, małe pajączki. Dopiero co cię pokonałem w Marvel Spider-Manie i znowu to muszę zrobić. Powiedział przy wszystkich jego imię? Już nie żyje! Już nigdy nie zabierze mnie na taką misję! Bohaterska robota z tym śmigłowcem! Ludzie, może zrobimy sobie przerwę! Pogadamy to! Proszę? Nie? Miles ma zupełnie inne ruchy niż Pete, tak? Inaczej się ruszę, nie mogę się nawet przyzwyczaić do tego. Ała. Będzie miał mniej gadżetów niż Spider-Man. O, Miles też może. No nie mam nic innego. Tylko dłużej ich załatwię. Ale grafika jest dobrobiona, ładnie. I znowu Rhino. Standardzik. Możesz używać koncentrację, by się leczyć. Nie mogę zawieść Pita! Muszę opanować ten chaos! Podobają mi się ruchy Milesa. Są trochę bardziej eleganckie niż Pita. One są takie akrobatyczne. Jak policzę, Spider-Manie? Szczerze? Trochę się boję. Święta w Nowym Jorku! Kocham to miasto! No, bo to jest też przed świętami. Nie widziałem gościa z tak blisko! A, dzieło sztuki z niego! Tak bym to nie nazwał! Minął rok od wydarzeń w tamtej grze. Marvel Spider-Manie, powiedzmy, że był 2018. W tej grze jest grudzień 2019 roku. Minął dosłownie prawie cały rok, odkąd Spider-Man walczył z Doc Ockiem.
To jest za coś. Może o cały rok poszła ta gra do przodu? Rozumiem, że chodziło o wyszkolenie Milesa Moralesa jako Spidermana, ale cały rok? Cały rok go szkolił? To i tak mu kiepsko. O, tak, tak, zimowy bal! Niedobrze to wszystko wygląda! Złe podejście! Podtrzymamy go, jeśli będziemy działać razem! A właśnie, mógłbyś mi tu trochę pomóc? Staram się. Ale to jest to skryptowane. Nie mogę ani przyspieszyć, ani zwolnić. Łocie, panie. Miles, ty jesteś Spider-Manem. Ty masz innym pomagać. Ej, na wojnie. Wyczucie czasu. Oho, od choinki precz. Przez ostatnie 6 lat spędzałem święta za kratami. I tym razem chcę się zabawić. Brawo, zdobiłeś zamek. O, Jason Jameson. Wariat gorszego sortu. Zbyt łatwe. Może to jest impet? Jasona, łapki ci w tył! Bardzo świąteczny! Wariat! Nieudolny! Zdradziecki! Stuknięty! Wariat! Jameson naprawdę nie lubi Spidermana. Już późno. Hej, mamo! O nie! Pobiegłem nie w tę stronę! Dalej szukam. Trochę się tu dzieje. Chcę zdążyć na pociąg. Hej, nie płacz. Bierz lekko i wracaj. Tak, mamo. Kocham cię. Ja ciebie też. Mama już zła. Teraz albo nic. Zatrzymajmy go. Zaraz będę. Musimy go zatrzymać. Szybko. Tak, tak. Co robimy? Teraz się zabawimy! O, nie. Niedobrze, bardzo niedobrze! Pociągnął całe auto za sobą. Już mi się to nie podoba. Milesa wywaliło aż tu, a Peter aż tam? Brawo, Miles. O nie. Wskazówka dla policji. Konwoje więzienne bez wyrzutni rakiet. Może w ogóle odpuśćcie rakiety. Muszę się ich jak najszybciej pozbyć. Nie ma czasu na zabawę. Idziemy na chleb mega, dlatego tak długo to wszystko trwa. Bo oni są bardzo wytrzymali.
Gdzie jeszcze? Jest ich więcej! Siema, chłopaki. Ale no to... Robi się tu groźnie! Policja i zbiegowie do ciebie strzelają! Ale no to jeszcze lepszy niż tamtym chyba. Muszę ich powstrzymać! Chciałbym też zagrać jako Spider-Woman. Jako... jak ona miała... Gwen Stacy. Masz. Kto jeszcze chce? Ty! Witaj! Są na całym moście! Okej, no. Peter nie przegrywa. Ty, małpo. Trzymaj się! Lecę, lecę! Gdzie jest Pete? Peter? Pete! Pete! Obudź się! Obudź się, stary! No, obudź się! Czyżby Spider-Man umarł? Ten Spider-Man jest popsuty. Chciałbym go wymienić na nowe. A, może być ten. Czy ty zabiłeś Spidermana? Jednak nie. O, Miles i jego supermoc. Prąd elektrostatyczny. Jad. Ten z komiksów. Jadowity cios. Jak to w ogóle robię? Elektrofizyka? Indukcja elektromagnetyczna? Ty żyjesz, a twój mentor pole. Nie spodziewam. A ty używasz dłuższych słów. Nie pozwolę ci skrzywdzić nikogo więcej. Bardzo się cieszę, że próbuję. Będziesz ich wszystkim pomiarał. Zdechniesz, że tak ci powiem. Ale żeś mi przypasali. Pochleb z twami się nie wywiniesz, Aleksiej. Nie ma ze mną szans i tak. Peter? Poddaj się. Zapomnijcie, co mieście przypominało o
ciuciu babkę! I po co ja cię odpuściłem? Nienawidzę ciuciu babuśki? Śmieszne dosyć. Wielu ludzi, Aleksie! Zbyt wielu! Słuchaj, ta tratwa jest taka straszna! Na pewno nie chcesz... No wiesz, wrócić! Jestem wolny dom! Nikt mnie nie uwięzi! Kończę z tobą. Sorry. Żyjesz? Chyba. Żyję, na całe szczęście. Ludzie? Wow. Simon Krieger, szef działu badań w Roxxon Energia. Miło was poznać. I ciebie. Wybacz, chyba trochę naśmieciliśmy. Skąd? Właściwie nam pomogliście. My właśnie to kupiliśmy. Była w planach rozbiórka pod nowy budynek, ale nas wyprzedziliście. Chciałbym podziękować. Wam obu. Pokonać Rhino? Solo? Będą z ciebie ludzie. Dzięki, ale wciąż jest niebezpieczny. A zaraz dostanie go policja. Zwykle mi się wydaje, że super żołnierze to przesada, ale później okazują się. Ten jak wygląda na wielkiego złola. Muszę lecieć. Hej, a ten Simon było naprawdę Krieger. Miło. Świetlana przyszłość. Halo. Ma rację. Zmykajmy. Niech policja się tym zajmie. Tak. Tak, okej. Bioelektryczność. Wow. No, przyznaję, trochę zazdroszczę. Ej, słuchaj. Na pewno byś mnie rozłożył. Może jakieś testy jutro? Przeanalizujemy napięcie? A, stary, ta, sorki. Właśnie miałem powiedzieć, bo na parę tygodni zawijam się stąd. To jakiś żart, którego nie czaję? Nie, MJ wyjeżdża na zlecenie Bugle, no i chcę, żebym był jej fotografem. Taki wiesz, no, pracowity urlop. O, stary. Ja miałbym zacząć działać solo? Koncertowo dzisiaj schrzaniłem z helikopterem. A potem koncertowo dałeś czadu. Już byłoby po mnie, Miles. Miałem szczęście. Hej, 8 lat to robiłem bez żadnego wsparcia. I możesz mi wierzyć, że nawalałem bardzo często. Ale tak się uczymy. Nowy kostium. Co to jest? Świąteczny prezent. Ale wcześniej musisz złożyć przysięgę. A, okej. Przysięgnij, że zrobisz wszystko, by chronić to miasto. Przysięgam. Koniec. To prawdziwa przysięga. No jasne. Przecież tego nie wymyśliłem. Widzimy się później, Spidermanie. Jedyny pająku w mieście. Teraz tak. Będę tu jedynym Spider-Manem. Będę tu jedynym Spider-Manem. Tylko nie nawalić. I teraz ta muzyka. O, panie, zaczyna się jazda. Czas na drzewko umiejętności, awansujesz na wyższy poziom. I co tu możemy zrobić?
dobra. Zacznijmy od jadowitej rozwałki. Miejsce. Szykuj wyrzutnie sieci. Hej, Ganki! Stary! Co? Rajno? No tak. Gdzie jesteś? Dostałeś się do mieszkania? Tak. Twoja mama mnie wpuściła. Porozrzucałem już wszędzie swoje rzeczy i postanowiłem się przewietrzyć w parku. O, super! Zajrzyj w okolice amfiteatru! Muszę ci coś pokazać! To coś Spider-Manowego? Nie mów, że masz kawałek kroku Rajno! Widziałem zdjęcia z tej walki. Totalny chaos! Zdecydowanie coś Spider-Manowego. I to lepsze niż róg. O, budujesz napięcie. Zaraz będę. Dobra. W następnym odcinku trzymamy napięcie dalej. Trzymajcie się i cześć.